Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Moje sprawozdanie osobiste z naszego wczorajszego 113 rytuału dla Matki Ziemi 12 sierpnia 2022 roku, czyli roku Tygrysa. Była to pełnia jesiotra, ale również super księżyc i pełnia wywodniku. 113 rytuał dla Matki Ziemi, a my mamy dzisiaj 13.8. przypadek, że zdecydowałam się nagrać to sprawozdanie dokładnie tego dnia. Ja nie wierzę w przypadki. 13 to jest koniec czegoś, a jednocześnie nowy początek. I dzisiaj mam niesamowity dzień, ponieważ od samego rana bardzo pracowity, nie tylko aby spisać wszystkie odczucia, ale również by podsumować rytuał świec intencyjnych. No i udzielałam również dzisiaj wywiadu, który dotyczy trylogii, ale również mojego prywatnego życia z tą trylogią i historią Mariam Salis, bardzo z nią związanych różnych sytuacji. I tak troszeczkę może brakować mi głosu, ponieważ jeszcze nie wrócił on do normy, ale chciałabym opowiedzieć Ci, co wydarzyło się w czasie wczorajszego rytuału. 113 rytuał dla Matki Ziemi. Koniec czegoś, jednocześnie nowy początek, jednocześnie super księżyc i księżyc z tą energią sierpniową, tej ósemki, jednocześnie końca i początku, nieskończoności, wędrówki pomiędzy światami. I ta pełnia była szczególna, bardzo wyjątkowa. Może również dlatego, że ja nie czułam się najlepiej, nie czułam się tak w pełni siły i w pełni mocy. Przeciwnie, wręcz 11, czyli dzień wcześniej i noc wcześniej, miałam tej energii mnóstwo. Natomiast wczoraj, jak zwykle, gdy są rytuały dla Matki Ziemi, to są różne obce wpływy, obce energie, ataki energetyczne. Pełnia to jest również czas, gdzie nie tylko ta biała magia się zadziewa, ale również czarna magia. Jest to czas, w którym wiele energii jest wysyłanych i wszystkie osoby, które znają się na duchowości, na energiach, na magii, w tym momencie są aktywne. Czyli jest to całkiem normalne. Pełnia jest zawsze dla mnie najtrudniejszym dniem w całym miesiącu, jak i nów księżyca. Czyli te dwie fazy są bardzo wymagające. I tak było również wczoraj. Gdy rozpoczęłam rytuał, to było mniej więcej 20 minut przed godziną 22, gdy już usłyszałam ten głos, że czas zaczynać. Wyszłam na mój śnieżno-biały taras w magicznej oazie na mitycznej Atlantydzie i już istoty wyższe na mnie czekały. Już w kręgu byłam jedną z tych ostatnich, która pojawiła się na rytuale. Oczywiście nie licząc uczestników, którzy niektórzy nawet byli spóźnieni i jeszcze pojawiali się po godzinie 22. Ale jeżeli chodzi o istoty wyższe oraz o dusze, które mnie wspierają, o wojowników, wojowniczki, to ja byłam tą ostatnią, czyli każdy został już wezwany wcześniej. Rozpoczęłam tradycyjnie, czyli od stworzenia magicznego kręgu, od takiego połączenia tych żywiołów, żywioł powietrza, ognia, wody i ziemi. I w tym momencie pokłoniłam się przed istotami wyższymi, które były wokół mnie, aby się przywitać. I wierz mi, że byłam w tym momencie tak słaba, że się zachwiałam i upadłam na kolana. To chyba mi się zdarzyło po raz pierwszy. No ale po tych wszystkich pięciotygodniowych przejściach związanych z różowym słoniem, uważam to za normalne, że to ciało nie było aż w takiej formie. Jednocześnie, gdy to się wydarzyło, to połączyłam się z energią źródła. Dokładnie w tym momencie, w którym zdecydowałam się przyjść na Ziemię, w tym wolontariacie, gdzie mój przewodnik zdecydował przyjść ze mną, wspierać mnie i prowadzić, to
W sekundzie byłam w tym samym miejscu. Tym miejscu, gdzie jest ta najwyższa energia, energia źródła. I dokładnie wiem, że pokłoniłam się przed tą energią i wypowiedziałam takie słowa, że moje ciało może jest osłabione i moje ciało nie jest w najlepszej formie, ale moja dusza jest niezniszczalna, niezwyciężona, w najwyższej gotowości, w najwyższej wibracji, sile, odwadze i mocy. I gdy wypowiedziałam te słowa, to znów znalazłam się w tym miejscu, w którym prowadziłam rytuał, ale już gdy wstawałam z kolan po przywitaniu się z istotami wyższymi, to czułam, jak zmienia się całe moje ubranie. Czyli normalnie miałam białą suknię, jak zwykle, czyli tradycyjnie byłam ubrana, jak na rytuałach dla Matki Ziemi, a suknia zaczęła się zmieniać na złotą, moje włosy zaczęły się zmieniać na bardziej złote. I zauważyłam, że na głowie mam złotą koronę. I ta korona była inna niż zwykle. Zazwyczaj są to diademy z określonymi kamieniami szlachetnymi. Ta korona była całkowicie czysta, z czystego złota. Z takiej złotej energii. Tak można sobie to wyobrazić. I w tym momencie już całkowicie przestałam czuć moje ciało, czy jakieś tam słabości tego ciała i zauważyłam, jak rośnie ta siła, jak rośnie ta moc i w pewnym momencie, jak świeci cała ta istota, moja dusza i rozświetla wszystko. I to był taki moment gotowości. I dokładnie było to mniej więcej kwadrans przed godziną 22, ponieważ wybił zegar kościelny i tym razem stało się również coś takiego, co mnie troszeczkę zdziwiło, ponieważ zegar kościelny wybił kwadrans przed 22, ale nie wybił 22. Tak jak zwykle zegar kościelny daje taki jeden tylko odgłos o kwadransie, czyli pierwszego kwadransa 1, drugiego kwadransa 2, trzeciego 3, czwartego 4. Więc to był czwarty kwadrans, więc powinny być tylko 4 uderzenia, a było ich zdecydowanie więcej. I w pewnym momencie nawet zastanowiłam się, co się wydarzyło w energii, że zegar wskazuje 22, a wcale nie jest jeszcze 22, ale myślę, że nie wskazywał 22, tylko coś się w tych dzwonach pomieszało. Bo o godzinie 22 nie zadzwonił. A zazwyczaj ty wiesz, że dzwoni i w jednej miejscowości zegar, i w drugiej, i ani w jednej, ani w drugiej nie zadzwoniły dzwony kościelne o godzinie 22. No i co się wydarzyło? Więc to był szczególny rytuał, ponieważ księżyc tego wieczoru wcześniej, w nocy wcześniej, był złoty. Był przepiękny złoty. Nawet gdy widziałam go, jak wschodzi, to był taki duży, taki niesamowity. Ta energia była po prostu powalająca na kolana, tak to można nazwać naszymi słowami. I była taka złota, czyli mądrość wyższa i taka energia takich mądrych decyzji, która wspiera nas teraz w sierpniu, bo przecież już za chwileczkę będziemy mieć ten czas, gdzie ten rok się zaczyna kończyć, no i wielu z nas jeszcze nie zrealizowało swoich marzeń i swoich pragnień i dlatego ta energia sierpniowa jest taka wspierająca i taka właśnie była już kilka dni przed pełnią. Nawet wiele razy patrzyłam na księżyc i zastanawiałam się, jak to możliwe, że do pełni są jeszcze 2 dni albo 3 dni, a księżyc był już taki duży i taki pełny. Również w moim ciele odczuwałam tą energię, ponieważ moja buzia stała się taka bardziej pełna, całe ciało stało się pełniejsze. To my kobiety szczególnie tak reagujemy na pełnię księżyca i to było bardzo wyczuwalne. Nawet dzisiaj, gdy skończyłam wywiad i później zerknęłam sobie na ten materiał, jak on się prezentuje, to też zauważyłam, że jeszcze moja buzia jest taka pełna, jak właśnie zawsze w czasie pełni księżyca, a że to był super księżyc, to jest nawet pełniejsza niż zwykle. Tak to w naszym organizmie funkcjonuje.
I co się wydarzyło? Więc zaczęło się od tego, że przede mną pojawiła się jedna istota, którą nazywam istotą boską, i powitałam oczywiście tą istotę. Za mną odczułam drugą z tych istot, które również uważam za istotę boską, czyli wyższą niż my ludzie. I teraz ta pierwsza istota otoczyła mnie szafirową energią. Takim kręgiem szafirowej energii. Ta istota była na wschodzie, czyli ja patrząc jej w twarz patrzyłam na wschód. Druga istota, która była za mną, z którą również się przywitałam, tak szczególnie się przywitałam, przekazała mi energię bordową. I tak wyglądało to przez kilka sekund, że te istoty zmieniały się w tym otaczaniu mnie energią. Czyli najpierw ta energia szafirowa, później bordowa, kolejny krąg szafirowej, kolejny bordowej, kolejny szafirowej, kolejny bordowej. I tych kręgów było bardzo dużo i już wtedy wiedziałam, że to będzie szczególny rytuał, ponieważ jeżeli istoty wyższe w ten sposób zabezpieczają mnie przed pewnymi dalszymi energiami, to one zawsze wiedzą, co robią. I jeżeli coś takiego się dzieje, to znaczy, że moja ochrona, czy mój krąg, czy moja energia, czy moja energia lustrzana, odbijająca jakieś niepożądane wpływy, jest zbyt słaba i wtedy one przejmują jak gdyby kontrolę nad tym rytuałem dla Matki Ziemi, bo ty wiesz, że rytuał dla Matki Ziemi to nie jest nasza jakaś prywatna sprawa, tylko jest to coś globalnego, wręcz galaktycznego dla nas wszystkich i dlatego te istoty są tak aktywne. I gdy ten krąg został stworzony, to wyglądało przepięknie, ponieważ ja stałam w środku, moja dusza miała tą złotą energię i otaczały mnie na przemian te kręgi, czyli jeden szafirowy, potem następny bordowy, szafirowy, bordowy, szafirowy, bordowy. I to było przepiękne zjawisko, jeżeli można by to było zobaczyć z góry. I co się wydarzyło dalej? Gdy ten krąg został stworzony, to widziałam, że wszystkie inne istoty, czyli również bogowie, ale również inne istoty świetliste, anioły, archanioły, wojownicy, wszyscy byli poza tym kręgiem. W tym kręgu byłam tylko i wyłącznie ja oraz te dwie istoty, które mnie w tym procesie wspierały. I nagle zostałam przerzucona w bardzo wyjątkowe miejsce. Myślę, że powinnam tam być w tym momencie, ale jak mój przewodnik mi ostatnio pokazał w mojej księdze życia, że jestem spóźniona z wieloma rzeczami, że wiele rzeczy zrobiłam nie tak, jak powinnam, albo zbyt wolno, albo zagubiłam się może w czymś, to powinnam być dzisiaj gdzie indziej. I oczywiście to nie jest nic złego, prawda? Bo zawsze można to nadrobić i zawsze można ten swój plan życiowy zrealizować, ale było to dla mnie również takim przykrym momentem, gdy to zobaczyłam, że jestem spóźniona, bo wiem, że mój przewodnik od wielu lat już mi to powtarzał. Powtarzał mi, jak mam iść dalej, na czym mam się koncentrować, a ja mimo tego jako człowiek robiłam wiele rzeczy takich, aby spełnić oczekiwania innych, aby spełnić oczekiwania ludzi, którzy potrzebowali mojej pomocy. Zamiast skupić się na tym globalnym, na tym, co naprawdę ważne, z punktu widzenia tego wyższego, a nie naszego ludzkiego. I zostałam przeniesiona w miejsce i w pierwszym momencie nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy. Dopiero później, gdy pisałam to wszystko, spisywałam to w mojej magicznej księdze, przypomniałam sobie, że przecież dzień wcześniej, czyli 11, przygotowałam grafikę na Instagram, a że miałam naprawdę mało czasu, ponieważ wiele rzeczy chciałam skończyć przed pełnią, przygotować również dla Was na kolejny czas, to tą grafikę robiłam tak na szybko, nazwijmy to tak, bo ty wiesz, że prowadzę Was cały czas przez relacje związane z trylogią, ale nie tyle z trylogią, co z tym
magicznym światem, tym światem, który pozwala nam popatrzeć na wszystko z innej perspektywy i wędrować pomiędzy czasem i przestrzenią. Ponieważ trylogia to nie jest zwykła książka, to nie jest zwykła powieść, tylko to jest nasza wspólna wędrówka, w której każdy z nas ma swoje miejsce i każdy z nas ma tam dla siebie ukryte przesłania. Każdy z nas, kto trafi na tą trylogię, komu zostanie ona wskazana, ponieważ nie każdy człowiek na ziemi będzie w stanie do niej trafić, ale wielu. I każdy z tych ludzi, którzy trafią na tą trylogię, znajdzie tam dla siebie szczególne przesłania dla swojej drogi, swojego powołania, swojej indywidualności i niepowtarzalności. I gdy robiłam tą grafikę, to naprawdę to było tak na szybko. Czyli na takiej zasadzie jest ta określona godzina, w której zazwyczaj publikuję, a ja jestem tutaj myślami w zupełnie innym miejscu, ale stworzyłam grafikę. Te osoby z Was, które są na bieżąco z tymi relacjami na Instagramie, na pewno ją widziały i serduszkowały. Za co bardzo, bardzo dziękuję, ponieważ te serduszka są dla mnie bardzo ważne, bo wtedy wiem, kto widział i jak reagujecie na te relacje i wiem, co Wam się podoba, a co nie. I ta grafika przedstawiała jezioro, takie niebieskie jezioro, z troszeczkę zaszronionym brzegiem. Przedstawiała władcę Mrocznych Gór, czyli Ralfa Saint-Andéhons, oraz przedstawiała ten portal w Sinters z mojej powieści, czyli ten lodowy portal, takie miejsce, gdzie sople lodu spływają ze skał i tworzą takie przepiękne zjawisko, takie niebieskie, szafirowe zjawisko. I tą grafikę opublikowałam dzień wcześniej, a właściwie wieczorem wcześniej. Później się spotkałam z moim przewodnikiem, robiliśmy to wszystko, co robimy w ostatnim czasie dla Ziemi, ale również dla Wszechświata, czyli różne kreowanie różnych rzeczy tutaj na Ziemi i we Wszechświecie. No i zapomniałam całkowicie o tej grafice, o tym wszystkim. I teraz, gdy opowiadam Ci o rytuale dla Matki Ziemi i gdy zaczęłam to spisywać, to nagle stanęło mi to przed oczami, że gdy zostałam przeniesiona w bardzo podobne miejsce, jak to, które pokazałam na grafice. A mianowicie, zostałam przeniesiona na środek jeziora, w zamarzniętego jeziora. Cała ta tafla wody była właśnie taka niebieska, była taka popękany lód, czyli piękny szafirowy z takimi białymi ryskami. To jezioro było dosyć duże i było otoczone skałami, a z tych skał dookoła spływały takie właśnie sople lodu, jak na tej grafice, którą zrobiłam dzień wcześniej. I to było tak zaskakujące dla mnie, ponieważ jak widzisz, siły wyższe, one cały czas nami kierują, one cały czas nas inspirują, gdy my się na to otwieramy. A gdy ja tworzę inspiracje do trylogii albo piszę kolejne rozdziały trylogii, to jestem w takim najwyższym połączeniu z moją duszą. To jest taki moment mniej więcej jak na ceremoniach, bardzo również wzniosły dla mnie, ceremonialny, bo dla mnie napisanie każdego dialogu i każdego opisu, każdej sceny w każdym rozdziale to jest właśnie taki najwyższy poziom ceremonialny. Tak jak na ceremoniach, gdy przekazuję dla Ciebie przesłania od siły wyższej. I jak to jest, jak siła wyższa nas prowadzi, gdy jesteśmy w tym takim niesamowitym połączeniu z tą energią wyższą, to wszystko zgrywa się w całość. I jak widzisz, siły wyższe wskazały mi dzień wcześniej już bardzo podobne obrazy, które potem pokazały się na rytuale dla Matki Ziemi. I teraz stoję na środku tej tafli, tego jeziora. Możesz sobie to tak wyobrazić, jest ciemno, gwiazdy nad moją głową, jest zimno, wieje taki lekki wiatr, wszędzie jest mróz, wszędzie jest lód. I pierwsze, co przychodzi mi do głowy, mnie jako Marii, czyli nie mojej duszy, tylko mnie jako człowiekowi, gdzie ja jestem? I w tym momencie słyszę tą odpowiedź, że jestem na Islandii,
I pytam, dlaczego na Islandii? A siła wyższa mi odpowiada, że no bo powinnaś już w tym momencie tam być, powinnaś tam mieszkać, w tej chwili, w tym konkretnym momencie twojego życia. I znowu przypomniało mi się to otwarcie tej księgi życia i to, jak mój przewodnik wskazał mi, że jestem spóźniona, ale nie miałam czasu nad tym myśleć, ponieważ zauważyłam, że w tej ciemności zbliża się do mnie postać. Zbliżał się do mnie mężczyzna, który był bardzo podobny z wyglądu do księcia Mrocznych Gór, Ralfa Santonderons. Ja wiem, kto to był. Był to naturalnie mój przewodnik, który przybrał tą postać, bo miało to szczególne znaczenie energetyczne. I zbliżał się do mnie na taką odległość, że mogłam go rozpoznać po energii i mogłam go rozpoznać po oczach. Oczy to zwierciadło duszy, prawda? Czyli wiedziałam, że to nie jest człowiek, tylko jest to istota wyższa, która przybrała tą formę. I w tym momencie poczułam, jak mój przewodnik mówi do mnie, że mam wystawić moją prawą dłoń. Ty pamiętasz tą regułę prawej i lewej ręki. Czyli mam wystawić moją prawą rękę. Moja prawa ręka to jest u mnie ręka dająca, czyli nie biorąca, tylko dająca, ale prawa strona, chodzi tutaj również o tą prawość, prawdziwość, prawdę, o czym mówiliśmy już na ceremoniach. I gdy wystawiłam moją dłoń, on położył swoją dłoń, również swoją prawą dłoń, tą ludzką dłoń, na mojej ręce. I w tym momencie poczułam, jak nasze energie zaczynają się łączyć. Jego energia szafirowa i moja energia złota, energia mojej duszy. Gdy te energie zaczęły się łączyć, to mój przewodnik przesunął się troszeczkę na moją prawą stronę, tak że oboje mogliśmy patrzeć do przodu. I teraz jak sobie to można wyobrazić? Mój przewodnik jest dużo większy niż człowiek, ale moja dusza w czasie rytuału dla Matki Ziemi jest również dużo większa niż moje ciało fizyczne. Moje ciało fizyczne ma to około 1,70 m, a gdy jestem w czasie rytuału dla Matki Ziemi, to ten wzrost jest dużo większy, 2 metry, 3 metry, w zależności oczywiście od danego odczucia, czy tego, co się dzieje w tym momencie. I odczułam to, że mam patrzeć przede mną, co się dzieje przede mną. I to było niesamowite. To możesz sobie tak wyobrazić. Energia mojego przewodnika oraz moja połączyła się w jedno, ale te energie były niezależne, czyli ta energia złota nie mieszała się z tą energią szafirową, nie powstawała taka mieszanka, tylko one płynęły razem. I one płynęły do tej tafli zamarzniętego jeziora, czyli w ten lód. Rozchodziły się jak takie słońce wokół nas, takimi promieniami, przez całą tą taflę jeziora, aż do tych skał przed nami, i łączyło się z energią tego lodu, czyli te skały były utkane tymi soplami lodu i z tym zaczęło się to łączyć. I to wyglądało przepięknie, tak jakby nagle wszystko rozbłysło i jakby malarz wziął po prostu dwie farby, jedną złotą i jedną szafirową, ale taką o takiej niesamowicie błyszczącej energii, czyli takiej wręcz fluorescencyjnej, odbijającej światło. I to płynęło wszędzie w te sople lodu i te sople lodu zaczynały świecić tym światłem. I w pierwszym moim odczuciu od razu pojawiła się odpowiedź. Woda. Przecież to był księżyc w znaku wodnika. Woda. Czyli ta energia, energia mojego przewodnika, to jest energia kreatywności, czyli tworzenia czegoś. Energia moja, złota, to jest to słońce, takie światło, tchnięcie światła w coś, tchnięcie, wysianie czegoś. Ale również ta mądrość wyższa. I te osoby z Was, które były
bo w tym momencie nie prowadzę żadnych kursów dla adeptów mojej Akademii Sztuki Magicznej, ale te osoby z Was, które były moimi adeptami czy adeptkami, wiedzą, że zawsze moja dusza kojarzy się Wam właśnie z tą mądrością. Tutaj nie chodzi o mnie jako Marię Bukardi, czyli człowieka, tylko chodzi tutaj o duszę, prawda? Gdy jesteśmy w ciele ludzkim, jesteśmy ułomni. Natomiast nasze dusze są zupełnie inne, one mają inne możliwości. I zawsze odczuwałam w Was ten głód tej wiedzy. Przychodziliście do mnie, poczuliście, że jest we mnie ta wiedza, którą chcecie poznać, czegoś chcecie się nauczyć. I tak właśnie tą energię można sklasyfikować, jeżeli byśmy już ją chcieli tak szufladkować. No i co się wydarzyło? Więc moja myśl, że jest to woda, a jeżeli jest to woda, to ta woda jest we wszystkim, bo woda jest dookoła nas, woda jest w nas, woda jest w powietrzu, woda jest właściwie wszędzie. Ale nie mogłam się na tym dłużej zastanawiać, ponieważ zauważyłam, że czym więcej my tej energii wysyłamy, tym staje się cieplej i ten lód zaczyna topnieć. I to było takie piękne odczucie. Najpierw dookoła te wszystkie skały lód stopniał, czyli ta woda z lodu zmieniła się w wodę, powędrowała do jeziora. I nagle te wszystkie skały dookoła zaczęły rozkwitać. Tysiącem jakichś kwiatuszków, insektów, wszystko tak jakby tchnąć w życie, czyli najpierw coś jest zamarznięte i nagle tchniemy w coś życie. I nagle z tego miejsca, z tego jeziora lodu zmieniło się to tak jakby być w środku lata, gdzie brzęczy wszędzie dookoła, gdzie ćwierkają ptaszki, gdzie jest zapach wszystkich możliwych kwiatów. I potem widziałam, jak ta woda z tego topniejącego lodu płynie dalej, takimi potoczkami, dalej i dalej i dalej. I wiesz, z czym mi się to skojarzyło? Skojarzyło mi się to z filmem, który ostatnio Ci polecałam, Arka Noego, czy Noe, gdzie był ten moment uderzenia w skały, wybiło źródło, prawda? I jak to źródło płynęło, to wszystko rozkwitało i zarastało lasem, ponieważ Noe potrzebował drewno, żeby stworzyć arkę. I to było bardzo podobne, tylko że nie wyrastały drzewa, tylko wszystko jak gdyby tak rozkwitało. I ta energia szła i szła i szła. I w tym momencie czułam, jak mój przewodnik poprzez myśli wskazał mi znaczenie tego. Czyli my tworzymy, kreujemy to boskie, czyli tą różnorodność form i treści na Ziemi, ale również w naszej galaktyce i jednocześnie zawarte to szczególnie tutaj na Ziemi jest w wodzie, czyli ten boski kod zawarty jest w wodzie, ponieważ woda dotrze w każde miejsce. To jest takie piękne powiedzenie, prawda, że kropla drąży skałę albo że woda zawsze znajdzie ujście, woda zawsze znajdzie drogę. To również tak przekazał mi to mój przewodnik, że woda jest w różnych formach. Może być formą lodu, może być formą wody, może być formą chmur, czyli pary wodnej i jest w stanie osiągnąć wszystko i wszystkich. Jeżeli do wody zostanie przekazana ta cała energia, już wiele razy żeśmy o tym mówili na rytuałach dla Matki Ziemi. Na pewno pamiętasz moje sprawozdania sprzed wielu, wielu lat, gdzie już ten temat wody się pojawiał, ale tym razem było to bardzo obrazowe, że ta energia, która teraz spływa z wszechświata przeze mnie, energia mojej duszy, energia mojego przewodnika oraz energia wszystkich tych istot, które nas wspierają, łączy się w jedno i tworzy ten rozkwit form i treści, ale również tą mądrość, że także ludzie będą widzieć więcej, będą podejmować mądrzejsze decyzje niż do tej pory. Czyli ta woda również trafi do ludzi, do wszystkich ludzi na Ziemi. I gdy to się zakończyło, to nastąpił taki moment znowu ciemności i to musiało być tuż przed 22, gdy znowu stałam na tym zamarzniętym jeziorze
i zauważyłam, że przychodzą postacie w białych płaszczach, w białych kapturach. Te postacie, które pojawiły się chyba po raz pierwszy w roku 2017 w momencie narodzin. Pamiętasz? Z Porto Santo opowiadałam o tym. I to wyglądało troszeczkę jak krąg druidów, ponieważ nie widać twarzy tych istot, chyba że chcą, abym zobaczyła ich twarz, to wtedy widzę ich twarze, ale zazwyczaj nie widać ich twarzy, tylko są po prostu w tych białych światłach, takich utkanych z białego światła i schodzili się oni nie wszyscy jednocześnie, tylko niektórzy troszkę później, niektórzy troszkę wcześniej i tworzyli krąg wokół mnie. Są to dusze, które również razem ze mną dokonują tego procesu przemiany i transformacji tutaj na Ziemi. I to nie jest nasza pierwsza wspólna inkarnacja, tylko już któraś setna. Zawsze spotykamy się razem i teraz również w tym czasie tej apokalipsy dokonujemy tych ważnych procesów. I te istoty zebrały się w krąg, w dosyć dużej odległości ode mnie, ale wokół mnie był zwarty krąg. To zaczęły wysyłać mi swoją energię. I ta energia szła takimi promieniami w moim kierunku. Jakby promienie, złote promienie, promienie słońca. I ta energia wchodziła do mojego ciała, do mojej aury. Łączyła się z energią mojej duszy. I dokładnie w tym samym momencie otwiera się taki portal, otworzył się nade mną taki portal i spłynęło światło źródła również na mnie. I te energie połączyły się w jedno, a następnie zostały rozesłane dookoła poprzez całą Ziemię. To była ta energia źródła, czyli ta energia boska, najwyższa, która potrzebowała odpowiedniej energii we mnie, aby móc przejść do tej materii tutaj na Ziemi. Tak mogę sobie to wytłumaczyć takim rozumieniem ludzkim i takim ludzkim spojrzeniem na to. I po tym musiała być godzina 22, bo czułam, jak zaczynają łączyć się uczestnicy. Ci uczestnicy, których jeszcze nie było wcześniej, czyli wszyscy wojownicy, wszystkie istoty mnie wspierające, były już dużo wcześniej. Natomiast normalni uczestnicy, czyli ludzie, którzy łączą się w tym określonym momencie na rytuale i nie zostali wezwani wcześniej, to odczuwałam ich właśnie około tej godziny 22 i wtedy wiedziałam, że już jest ten czas. I gdy zaczęłam odczuwać, jak coraz więcej tych światełek się zapala, to wysłałam również to światło do tych wszystkich światełek, aby wzmocnić uczestników. I następnie zauważyłam, że mój przewodnik, ale już w swojej tradycyjnej postaci, stoi przede mną i przekazuje mi poprzez myśli, że ten rytuał jest szczególny. Że w tym rytuale ja wykonałam wszystko to, co powinnam była wykonać i każdy z uczestników, który bierze udział, teraz sam będzie to kontynuował. Czyli ja byłam jak gdyby tą iskrą, która zapala, a teraz każdy z uczestników indywidualnie ma doprowadzić swój własny rytuał do końca. Czyli miałam taką konkretną wskazówkę, że mam już nic więcej nie robić, czyli żadnych wizualizacji, żadnego łączenia się myślami, żadnego wpływania na ten cały proces, tylko mam po prostu przez pewien moment jeszcze poczekać i pozwolić, by każdy działał samodzielnie. I tak się również stało. Kilka minut jeszcze stałam w tej ciszy, w takim spokoju, aż poczułam, że mam wykonać gest kwiatów. Wykonałam gest kwiatów i w tym momencie zdarzyło się coś zabawnego, ponieważ gdy zlikwidowałam mój magiczny krąg, to wtedy mój czarny kociak od razu ładował mi się na kolana. I wcześniej były obecne trzy koty. Jeden biały, jeden czarny i jeden biało-czarny. Symbolicznie. Niesamowite to było. Jeszcze bardziej symboliczne było to, że czarny siedział dokładnie na wschodzie po mojej lewej stronie, czyli tak troszeczkę z lewej strony. Biały siedział po mojej prawej stronie, czyli bardziej na południu, gdy stałam twarzą tak na wschód.
Natomiast biało-czarny był za mną, dokładnie za mną, czyli tworzył jak gdyby trójkąt, taki niezbyt regularny trójkąt, ale trójkąt tej energii. A gdy zlikwidowałam magiczny krąg, to po prostu uznały to za taki moment, że czas, aby rozrabiać i przeszkadzać, ale tym razem nie odrzucałam ich, bo wiedziałam, że już moja misja się skończyła i teraz mam tylko czekać. No i przytuliłam te kociaki i one tak mruczały i mruczały i łapały mnie tak łapkami i czułam taką czystość wewnętrzną w sobie, taką prawdę. Dla mnie ten rok tygrysa jest wyjątkowy, bo w tym roku tygrysa przeszłam największą transformację z całego mojego życia. W tym roku tygrysa przeżyłam największe rozczarowania, jakie było mi dane przeżyć w całym moim życiu. W tym roku tygrysa zobaczyłam prawdę, której nie widziałam przez wszystkie lata. W tym roku tygrysa musiałam się zmierzyć z największymi egzaminami życiowymi, jakie można sobie wyobrazić. W tym roku tygrysa musiałam podjąć najważniejsze decyzje, jakich wcześniej nigdy nie musiałam podejmować tak trudnych decyzji. Dla mnie ten rok tygrysa jest najbardziej wyjątkowym rokiem z całego mojego życia. Nie wiem, jak jest u Ciebie. Jestem bardzo ciekawa, jak Ty odczuwasz rok tygrysa. Będzie mi bardzo miło, jeżeli napiszesz w komentarzu tutaj pod tym nagraniem, bo może wymienimy się po prostu naszymi odczuciami, jak kto z nas odczuwa ten rok. Ale jestem pewna, że to również w Twoim życiu jest taki czas. I gdy to powiedziałam, to pokazało się, że jest dokładnie 1111 taktów na moim programie do nagrywania audio. 1111. 2022. Przypadek. Znowu kolejny przypadek. I że akurat zerknęłam, ile jest taktów. I wyobraź sobie, że ten rok tygrysa jest dla każdego z nas wyjątkowy. Każdy z nas tutaj przeżywa niesamowite procesy i jestem bardzo ciekawa, jaki ten rok tygrysa był dla Ciebie do tej pory i jak myślisz, jaki będzie dalej. Ja wiem, że ten rok będzie bardzo trudny dalej dla nas do samego końca, ale będzie również takim, który można uznać za jednym z najważniejszych w całym życiu. I tak, gdy czułam tą prawdę, to tak się to skojarzyło właśnie z tym rokiem tygrysa, gdy widzimy tą prawdę w wielu ludziach, w wielu sytuacjach, widzimy również nasze cienie, widzimy tą prawdę, naszą prawdę. Popatrz, to nie jest przypadek, że ja dokładnie w tym roku tygrysa zdecydowałam się wrócić na tą prawdziwą drogę mojego serca, czyli na pisanie powieści, ale nie tylko pisanie, tylko życie tą powieścią, przedstawianie tych efektów audiowizualnych. To jest droga mojego życia i jest bardzo związana z moim powołaniem, ponieważ poprzez tą historię Mariam Salis pozostaje tutaj na ziemi coś, co w tym momencie dokonuje zmiany i przemiany w życiu wielu ludzi, ale również zostanie dla potomności i będzie to dla tych przyszłych pokoleń takie również niesamowite źródło wiedzy na temat tego, gdzie staliśmy w tych czasach, gdzie byliśmy w tym momencie. I to jest taki moment, ten rok tygrysa, w którym ja zdecydowałam się iść w 100% drogą mojego serca i mam nadzieję, że Ty również tak zdecydujesz w Twoim życiu, że również podejmiesz może wyzwania, trudne decyzje, może nawet bardzo trudne decyzje, żeby puścić coś, co odejść powinno i podjąć to wyzwanie, by iść tą drogą, do której pcha cię twoje serce, a która wydaje ci się taka tajemnicza i niepewna. Może właśnie to nagranie pomoże Ci na to tak popatrzeć, na ten rok tygrysa jako taki rok prawdy, odkrycia tej swojej wewnętrznej prawdy i tej czystości wewnętrznej. Bo muszę Ci się przyznać, że
wyłączyło się, muszę tylko włączyć, więc będzie ten odgłos. Muszę ci się przyznać, że ten moment takiego podążania tą drogą serca ma niesamowity wpływ na całe życie. Czyli gdy zdobędziemy się na tą odwagę, by puścić pewne rzeczy i otworzyć się tak w 100%, zaufać, że jak pójdę tą drogą serca, to będę mieć wszystkiego pod dostatkiem, będę w tym szczęściu, będę w tym spełnieniu, również w poziomie materialnym, ale nie tylko materialnym, to muszę ci powiedzieć, że jeżeli podejmiesz tą decyzję, to na początku będzie trudno, ale później na pewno będzie to tak jak u mnie, że rozkwitasz z każdym dniem. Z każdym dniem masz więcej światła w sobie, masz więcej tego szczęścia w sobie i pojawiają się cuda na twojej drodze, których nie było wcześniej. Czym więcej masz tej lekkości w sobie, lekkości twojego serca, tym więcej tych cudów i niespodzianek pojawia się w twoim życiu. I tak jest dokładnie u mnie. Dlatego czasami muszę podejmować trudne decyzje, ponieważ z tych cudów, które się zdarzają, należy wybrać to, co jest ważne i to, co chcesz kontynuować, a odrzucić to, co może nie jest dla ciebie ważne. I to mogę ci powiedzieć, że jest chyba najpiękniejszym przeżyciem właśnie, gdy podążasz drogą twojego serca. To jest tak, jak uczy cię tego Bóg Anubis, że wtedy twoje serce jest lżejsze niż piórko. Masz to odczucie takiego, że ty nic nie musisz. Wszystko, co robisz, robisz z pasją, namiętnością, z miłością, z taką lekkością i nie musisz się o nic martwić, bo wszystko we wszechświecie cię wspiera na tej drodze. To jest chyba najpiękniejsze odczucie właśnie podążania drogą serca, że przestajesz się martwić, przestajesz główkować, przestajesz się zastanawiać, czy jak to zrobię, to będzie dobrze, a jak to zrobię, to będzie dobrze. No teraz muszę to, a na to nie mam ochoty, ale muszę. Jak to wszystko odrzucisz i podążasz tylko drogą swojego serca i wszystko, co robisz, robisz z głębi twojego serca, to nagle następuje to zderzenie, czyli ten stary świat, ten nowy świat. To może być bolesne i to może być trudne, ale jeżeli przez to przejdziesz, to jest taki życiowy egzamin, na który wystawi ci siła wyższa, jeżeli przez to przejdziesz, to nagle odczujesz, jak to jest możliwe, że dopiero dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym mogłam lub mogłem być 10, 20, 30 lat temu. Jak to jest możliwe, że teraz czuję tę lekkość, że nie muszę się o nic martwić, wszystko spada mi jak gdyby z nieba. I dlaczego tylu ludzi zmusza się do czegoś i brnie w jakieś bagno, nie widząc tych możliwości? Czyli pojawiają się takie dwa odczucia. Z jednej strony to twoje, tej lekkości, tej radości, tej fascynacji życiem i wszystkim i to świecenie takim światłem, a z drugiej strony widzisz nagle tych ludzi wokół, którzy stoją w tym miejscu, w którym może stałaś czy stałeś ty jeszcze miesiąc temu czy dwa miesiące temu, patrzysz na tych ludzi, zastanawiasz się, dlaczego oni się do tego zmuszają, dlaczego robią to, co nie jest zgodne z ich sercem, dlaczego żyją w takiej ciężkości. I potem się pojawia to odczucie, no tak, ale przecież ja również żyłam lub również żyłem w tej ciężkości, dopóki nie zdecydowałam się podążać drogą mojego serca. Takie filozoficzne zakończenie, ale myślę, że ma ono ogromne znaczenie, bo jeżeli dokładnie teraz się do czegoś zmuszasz, przymuszasz, masz jakieś takie odczucie takiego skurczu wewnętrznego, to najwyższy czas, aby się zastanowić, co robiłaś i co robiłeś jako dziecko, bo jako dziecko już zaczynamy robić rzeczy, które są zgodne z naszym powołaniem i drogą naszego serca i do czego może warto wrócić, aby zostawić to ciężkie i przejść do tego lekkiego i pięknego. I jestem pewna, że
ceremonie, nasze ceremonie co czwartek, całe to archiwum ceremonii w tym bardzo, bardzo Ci pomoże, ponieważ przygotowuje właśnie do tego procesu, a następnie popatrzysz na wszystko z tej innej perspektywy i może zdobędziesz się na odwagę, by przekroczyć przez te wrota. I tak jak dzisiaj było to na wywiadzie, bo zostało mi zadane pytanie na temat pierwszego rozdziału trylogii. Pierwszy rozdział trylogii Na końcu świata dotyczy tego momentu, w którym Mariam Salis, ścigana przez Kościół, ścigana przez następcę tronu, przybywa do Księstwa Mrocznych Gór, szukając schronienia. I gdy przybywa do tego księstwa, to jest to w środku nocy, i staje na pomoście przed bramą do twierdzy. I to jest właśnie taki symboliczny moment. Taki moment, że wrota do tego nowego są zamknięte. I to nowe wygląda tak tajemniczo. Nie wiadomo, co tam jest za tymi drzwiami. Jak te drzwi się otworzą. Co tam na mnie czeka. Czy rzeczywiście to bezpieczeństwo, ta lekkość, to szczęście, czy też może coś złego, co jest jeszcze gorsze niż to, co było tą starą drogą. I to nie jest przypadek, że dzisiaj odpowiadam w wywiadzie na to pytanie, bo to tak pięknie łączy się właśnie z tym momentem, w którym może jesteś teraz, a który ja już mam za sobą. Czyli ten moment taki właśnie zaufania, i wejścia do tego mrocznego wnętrza, tak jak ten eremita. On najpierw wchodzi w ciemność, w te głębokie korytarze podświadomości, zaczyna je rozświetlać i szuka tego światła, tej złotej komnaty, tej mądrości wyższej, tej świadomości. I dokładnie tak jak Mariam wchodzi do twierdzy, to wchodzi w tą ciemność, dlatego jest to tak opisane i jej emocje są tak opisane, dlatego tak to opisałam, aby odczuć w 100%, jak to jest, gdy wchodzimy w to nieznane. No i później następuje to zderzenie z tą rzeczywistością, tak jak w przypadku nas ludzi, gdy przechodzimy przez wrota do czegoś nowego, to najpierw jest to zderzenie tego starego i nowego świata i trzeba mieć tą odwagę, aby iść dalej i mieć to zaufanie, by iść dalej. I gdy w rzeczywistości zdecydujemy się iść tą nową drogą, to potem się okazuje, że to jest to najpiękniejsze, co mogliśmy sobie wyobrazić. I niech to będzie dla Ciebie tą inspiracją. Teraz po tym naszym 113 rytuale dla Matki Ziemi, czyli 11, ochota, pasja, namiętność, albo 1, energia maga, tego, który kreuje ten świat i wszechświat i swoje życie według własnych wyobrażeń. No i oczywiście 13, czyli tego nowego początku, tej śmierci, która jest jednocześnie nowym początkiem, czyli tym taki moment narodzenia się na nowo. Niech to będzie dla Ciebie taki moment narodzenia się na nowo, bo jeszcze masz kilka miesięcy do zakończenia roku Tygrysa. Wykorzystaj te miesiące tak, aby odkreślić ten rok jako jeden z najważniejszych, najbardziej przełomowych w Twoim życiu. I tego życzę Ci z głębi mojego serca. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bocardi.